Jest piątek, a ja witam Was w kolejnym dniu ze mną, czyli w kolejnym vlogu. Postanowiłam Was dzisiaj zabrać ze sobą, dlatego że mam wrażenie, że będzie się działo całkiem sporo. To znaczy, po pierwsze, jeżeli jeszcze nie wiecie, no to w tej chwili mam praktyki w liceum, więc najpierw idę do liceum. Dzisiaj ostatni dzień, oglądam to wszystko w poniedziałek, prowadzę pierwsze lekcje. To będą 3 lekcje z legendy o świętym Aleksym. To znaczy, temat ten sam, ale w 3 różnych klasach. Więc będę musiała dzisiaj zacząć też myśleć o tym, co właściwie chcę zrobić na tej lekcji. Muszę przejść się do biblioteki, żeby wypożyczyć właśnie kilka książek, które przydadzą mi się do prowadzenia lekcji w przyszłym tygodniu. No i ogólnie mam nadzieję, że dzisiejszy dzień wypadnie bardzo ciekawie. Idę. Wiecie, co jest przerażające? Po pierwsze, jestem prawie spóźniona. Po drugie, wyglądam właściwie jak ci licealiści. Mam czapkę w żabę. No i siedzę w tym liceum do godziny 15. Znaczy, ogólnie mi się te praktyki bardzo podobają, tylko nie mogę się nimi w 100% cieszyć, bo muszę jednocześnie myśleć o pisaniu tych moich nieszczęsnych 2 magisterek. Dobra, jak widzicie, ja skończyłam, znaczy nie wiecie tego, ale skończyłam zajęcia wcześniej, wyszłam, zmierzam teraz do biblioteki. Straszna jest dzisiaj pogoda, ostatnio było prześlicznie, przepięknie, a teraz niestety muszę moknąć, więc nie przedłużam, zabieram Was do biblioteki, a później pokażę Wam, co tam wypożyczyłam. Dobra, jak widzieliście, wypożyczyłam niestety nie wszystko, co miałam wypożyczyć, bo oczywiście zapomniałam oddać kilku książek, na limit na koncie to jest 15, no i przekroczyłabym to 15, więc nie wzięłam medalionów Zofii Naukowskiej i jakiegoś tam opracowania zagłada w medalionach Zofii Naukowskiej, bo z tego mam lekcję w przyszły piątek, no ale to do przyszłego piątku jeszcze jest dużo czasu. Wypożyczyłam natomiast Inny świat Herlinga Grudzińskiego, bo z tego mam lekcję w środę. Chyba. I właśnie taką książkę, która myślę, że może pomóc mi troszkę w opracowaniu lekcji o legendzie o świętym Aleksym. A teraz już powoli zmierzam w stronę mieszkania, bo mam dość tej pogody. No i jak wrócę do mieszkania, to opowiem Wam jeszcze o książce, którą w tym tygodniu czytałam w tramwajach. I to była książka mocno w klimacie walentynkowym. Wybrałam po prostu idealny dzień na nagrywanie. Wiem, że kiedyś mówiłam Wam, że taki vlog będzie pojawiał się na moim kanale raz w tygodniu, ale nie jestem chyba w stanie tego zrealizować, bo każdy tydzień wygląda trochę inaczej. W niektórych tygodniach dzieje się naprawdę dużo, natomiast inne są dość monotonne i nudne. Na przykład ja wiem, że większość studentów zaczyna, powiedzmy, nowy semestr od poniedziałku, a ja już tutaj siedzę ponad tydzień, no i na czym upłynął mi ten ponad tydzień? Przede wszystkim na pisaniu pracy magisterskiej, bo wiecie dobrze, że mam 2, więc muszę się solidnie wziąć za siebie, jeżeli chcę obie obronić w jakichś sensownych terminach. A po drugie, miałam praktyki, ale te praktyki też musiały się jakoś ułożyć, więc nie chciałam tutaj wprowadzać jakiegoś dodatkowego zamieszania do swojego dnia właśnie taką kamerą. Mówiłam Wam, że w mieszkaniu opowiem o książce, którą czytałam właśnie w tramwajach w tym tygodniu, ale właściwie czemu miałabym nie zrobić tego teraz? Przecież teraz w deszczu jest idealny moment. Więc w tramwajach czytałam książkę pod tytułem Romans Mumii.
Pokazywałam ją w moim poprzednim filmiku z hali targowej. W każdym razie, jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że ta książka została napisana w latach, pod koniec lat 50. XIX wieku przez takiego znanego francuskiego pisarza. Teraz nie będę mówiła Wam jego imienia i nazwiska, bo na pewno przeczytam to źle, znając życie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta książka zyskała taki, mogę powiedzieć, ponowny rozgłos, powiedzmy w latach 20. XX wieku. I to było związane z odkryciem grobu faraona Tutenchamona. Dobra. I właśnie przez to, że fabuła tej książki też związana jest z odkryciem grobowca, grobowca pewnej mumii. Ja tutaj nie chcę Wam spoilerować. Musicie wiedzieć, że wszystko czyta się naprawdę zadziwiająco miło, tylko musicie nastawić się na naprawdę długie opisy, na przykład tego, co znajduje się w grobowcu, wszystkich jakichś tam obrzędów egipskich, tego typu rzeczy. Więc jeżeli nudzą Was takie długie opisy, to chyba musicie to sobie po prostu darować. Takie odnoszę wrażenie. I odnoszę też wrażenie, że ludzie się jakoś dziwnie na mnie patrzą, jak tak idę z tą kamerą. Dlatego przerywamy i widzimy się z mojego mieszkania. Znaczy odezwę się do Was z mojego mieszkania, popa. No jak widzicie, ja już jestem w mieszkaniu. Mam tutaj obok siebie akurat podręcznik. To jest podręcznik do trzeciej klasy szkoły średniej. Więc będę powoli zabierała się pewnie za myślenie nad lekcją o legendzie o świętym Aleksym. Chociaż właściwie nie wiem, czy zrobię coś sensownego dzisiaj, jako że jest piątkowe popołudnie. I czy po prostu nie zajmę się tym tak pełną parą w sobotnie przedpołudnie, bo chyba tyle mi wystarczy. I raczej obstawiam, że to będzie ta druga wersja, bo jednak ta dzisiejsza pogoda jest po prostu tak dobijająca, że mam ochotę tylko położyć się i spać. Dobra, a drugą książką, którą podczytuję sobie gdzieś tam w międzyczasie, są Absurdy i kurioza przedwojennej Polski. To jest książka Remigiusza Piotrowskiego. Polecam, znaczy przeczytałam na razie tylko tyle, ale polecam, bo to jest książka napisana z takim przymrużeniem oka i rzeczywiście ona fajnie nadaje się do czytania na przykład w tramwajach, w różnych środkach komunikacji miejskiej, czy też po prostu jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co działo się w przedwojennej Polsce, takimi jakimiś smaczkami, powiedziałabym, z różnych gazet, na przykład smaczków dotyczących jakichś tam kontaktów damsko-męskich, może jakie tutaj były właściwie rozdziały, no najróżniejszych spraw, zbrodni, jakichś morderstw dość nietypowych, które mogą wzbudzać nasze zainteresowanie, więc ogólnie książkę polecam. No i właściwie nie wiem, o czym mam Wam jeszcze dzisiaj opowiadać. Nie chcę, żeby ten vlog był za duży. Mam wrażenie, że to by było chyba na tyle. No tak jak powiedziałam, w przyszłym tygodniu prowadzę tych kilka lekcji. Zabieram się za ich przygotowywanie. Trzymajcie oczywiście mocno kciuki za to, żeby wyszły mi jak najlepiej. Żeby w ogóle ta praktyka wyszła mi jak najlepiej. No i żebym jakoś dobrze czuła się w tej szkole. W ogóle w szkołach. Dobra, nieważne. Zabieram się albo za sprzątanie, za ogarnianie mojego życia po całym tygodniu. No z Wami, myślę, widzę się w najbliższych dniach w jakimś tam moim kolejnym filmiku. Być może będzie to recenzja Ostatniej mili Davida Baldacciego, którą miałam nakręcić już jakiś czas temu. Mam też do nagrania takie książki po angielsku, wydane przez wydawnictwo Ze Słownikiem. Jak się domyślacie, oprócz tekstu głównego w języku angielskim znajduje się też na każdej stronie taki specjalny słownik i chciałabym też te książki omówić, bo myślę, że to jest całkiem fajna sprawa, jeżeli ktoś nie lubi uczyć się języka angielskiego w taki typowy sposób. I bardzo mnie to zainteresowało też ze względu na różnorodność tych książek. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia w moim kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że ten nie był jakoś szczególnie nudny. Pa, pa.